Poszukując samego siebie, w centrum własnego istnienia, w pewnym momencie będziesz musiał zderzyć się z bardzo potężnym faktem dotyczącym fundamentów twojej własnej egzystencji. Mianowicie chodzi o realizację tego, że doświadczenie, twoje własne, osobiste, subiektywne doświadczenie jest Bogiem. Dzisiejsza kontemplacja ma taki charakter bardziej dialogu z Bogiem. Rozejrzyj się dookoła. Rozejrzyj się dookoła siebie. Gdybyś był Bogiem, miał całkowicie absolutną władzę i kontrolę nad wszystkim, mógłbyś zrobić praktycznie wszystko, to co byś zrobił i gdzie byś się ukrył? Najbardziej oczywiste rzeczy mamy tuż przed nosem. Ale musimy o nich zapominać, wiecie. Tak samo jak musimy zapominać o tym, że umrzemy. Że jesteśmy śmiertelni, że nasze życie się pewnego dnia skończy. Musimy o tym zapominać. Bo jakbyś cały czas o tym myślał, to co by się stało? Co by się stało, gdybyś cały czas myślał o tym, że umrzesz? Mógłbyś nabawić się nihilizmu. Mógłbyś stracić sens i wiarę w swoje własne istnienie. A może w drugą stronę? Nadałbyś swojemu życiu sens i wartość? I przestał bać się podejmować decyzji? Podejmować kroków? Robić to, co zawsze chciałbyś zrobić? Pamiętam, kiedyś uczyłem się psychologii. To był jeden z takich wykładów. Ja dalej uczę się psychologii, ale słuchałem kiedyś jednego z wykładów, już nie pamiętam, jakiegoś trenera, i opisywał on 12 kroków do walki z alkoholizmem. No i tam generalnie bardzo mocno wyróżnione było jedno zdanie, jedna sentencja, która miała pomóc ludziom w walce z nałogiem. I ta sentencja brzmiała tak, że człowiek powinien zmieniać to, nad czym ma kontrolę, i powinien akceptować to, nad czym tej kontroli nie ma. I to zdanie powiela się w wielu filozofiach, w wielu trendach nauki, rozwoju osobistego, i ma na celu niejako przywołać człowieka do porządku, aby uświadomił sobie to, jaki ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, jak wyglądają jego decyzje, wybory, jak wygląda jego życie. Wiecie, i my stoimy na przecięciu się takich dwóch filozofii. Jedna jest skrajnie deterministyczna i zakłada, że wszystko to Bóg, wszystko to jaźń, wszystko samo się dzieje. I druga jest taka, mógłbym powiedzieć, bardzo prorozwojowa i nakłania nas wszystkich ku samoskuteczności, samostanowieniu, tego, abyśmy się motywowali, abyśmy brali odpowiedzialność, abyśmy brali życie w swoje ręce. Ja w swoim własnym życiu bardzo ekstremalnie poszedłem w jedną teorię, bardzo ekstremalnie poszedłem w drugą teorię. I za każdym razem, gdy szedłem w jedną stronę, wychodziłem z drugiej strony. Gdy znowu szedłem w tamtą stronę, wychodziłem z tamtej strony. I zdawałem sobie sprawę z tego, że gdy ćwiczyłem swoją wolną wolę,
Widziałem, jak bardzo życie jest deterministyczne. Ale z drugiej strony, gdy całkowicie traciłem nad sobą kontrolę, byłem swawolny, miałem wszystko gdzieś. Zdawałem sobie sprawę z tego, jak duży wpływ mam na otaczającą mnie rzeczywistość i jak dużo mogę zrobić w tym życiu, jak dużo tej kontroli mogę posiadać, jak dużo rzeczy, cudownych rzeczy mogę odkryć w swoim własnym życiu. I my przychodzimy na świat, kształtujemy nasz mózg, naszą osobowość, nasze życie, przechodzimy przez różne doświadczenia, przeżywamy to życie i potem umieramy. I wiecie, i w naszych głowach dochodzi do takiego podziału konceptualnego na życie i śmierć. Żyje sobie jakiś człowiek i kiedyś ten człowiek umrze. Może kiedyś spotka Boga. Ale wiecie, jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy usunęli to, co się dzieje pomiędzy narodzinami a śmiercią? Co by się stało, gdybyśmy, wiecie, jeżeli tutaj mamy narodziny, a tutaj mamy śmierć, tak, i mamy taką linię, co by się stało, gdybyśmy tą linię tak zaokrąglili i połączyli jej końce? Mielibyśmy takie kółko, gdzie jedno przychodziłoby całkowicie w drugie i nie byłoby żadnego epizodu, który stanowiłby jakąś linię mety albo linię początku. Mielibyśmy ciągłą taką spiralę samodoświadczającego się życia. Nie mam tutaj dzisiaj zbyt dużo teorii dla was. Nie mam tutaj dzisiaj dla was nic szokującego do przekazania. Nic, co wymuszałoby na was wiarę w cokolwiek. Dzisiejsze wideo pragnę, aby stanowiło dla was takie proste ćwiczenie do tego, abyście po prostu pomyśleli nad tym, czym jest dla was doświadczenie. Jaką wartość ma dla was doświadczenie. Jak definiujecie to doświadczenie? I czy jesteście w stanie dostrzec tą boskość w tym doświadczeniu? Myślę, że największym sukcesem w życiu dla mnie osobiście był moment, gdy nauczyłem się dostrzegać tą boskość w życiu, gdy nauczyłem się być po prostu szczęśliwym bezwarunkowo. I tego wam wszystkim z całego serca życzę. Abyście odkryli tą boskość w waszym doświadczeniu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.